Bum! Cześć wszystkim, z tej strony PG, a to jest już 13. sesja, prawdopodobnie ostatnia, z Pokémon Emerald Randomizer Nuzlocke. Oh my god! Zaczęliśmy naszą przygodę na początku czerwca. Dzisiaj mamy 22 września. I nadszedł czas, żeby wszystko skończyć. Tak więc, proszę bardzo, w ten sposób wytrenowałem moją ekipę. Wszyscy są na 53 levelu, ponieważ myślę, że to jest taki idealny poziom, żeby przejść drogę zwycięstwa, a przy okazji nagrywa się, no nie, i dostać się do elitarnej czwórki z dość w porządku levelami. O ile tam dobrze pamiętam, to najlepszy pok czempiona ma chyba 60 level czy coś takiego, więc chyba będzie okej. Okay. Jeszcze expa dostaniemy tu za trenerów, expa dostaniemy za elitarną czwórkę. Do czempiona dojdziemy, będziemy mieli w porządku levele. Ale zapewne zauważyliście coś specjalnego, co się stało podczas montażu treningowego. Zaraz wam pokażę. Oh my god! W życiu bym się nie spodziewał, że coś takiego znajdę po prostu. Czyjś PC? Zarządzaj pokami. Patrzcie na to! Lśniącego poka znalazłem! Oh my god! I do tego tutaj o w wodzie, niedaleko. Szkoda, że to się nie stało podczas prawowitego let's playa, tylko podczas tego montażu treningowego, ale jako, że to jest lśniący pok i mogę je łapać kiedy chcę, to złapałem go. Ją raczej. I nazwałem tak samo jak Drowsiego w Soul Silverze. Przy okazji, zobaczmy jakie staty ma. Widzicie, numer 22 na żółto, to znaczy, że jest lśniący, becz! A nie ma nic? A dobra, żadnego przedmiotu. Dobra, nieważne, to by było na tyle. Szli. Nasza ostatnia jaskinia w tym let's playu. I nasz ostatni złapany pok przy okazji. Oh my god. Droga zwycięzców, nie zwycięstwa, okej. Najpierw złapię kogoś. Żeby było coś fajnego, żeby było coś fajnego! Nie mam ciebie czasem? Chwila. Znaczy Jigglypuffa nie mam, bo Wigglytuffa na pewno. Okej, okay, nie mam. Może być. Oh my god! Dobra. Co cię nie zabije? Chyba żaden z ataków Shinrona nie zostawi cię przy życiu. Więc, Kunegunda. Ponieważ boję się, że to gówno zna jakieś straszne ataki. O, nie, zna tylko to. Ale dobra, ostrożności nigdy za wiele. Masz chyba dużo specjalnej obrony. Promień Zorzy jest chyba najsłabszy tutaj. Nie zabijaj, błagam. O, dobra, jest. Śpiew, spieprzaj! Mikrofon, dobra, wszystko działa. Torba. Niech będzie. O, jesteś facetem. Kurde, Wigglytuffy facety to bardzo rzadka rzecz. No dobra, w takim razie zmienię na Spike'a i cię sparaliżuję i wtedy cię złapię. Może powinienem to zrobić od samego początku, ale nieważne. Ha, i co? Elektrofala, to było to. Kurde, przy okazji jeszcze nie pokazałem wam, czy jakichś nowych ataków się ponauczyli. Moje poki. Cholera, no trudno. Tak więc tak czy siak Spike nauczył się pioruna. Ale zachowałem mu elektroszok, nie wiem dlaczego. Może nie, wiem dlaczego, ponieważ elektroszok jest celniejszy. Ale myślę, że nie będę go używał już zbytnio. Okej, błagam. Wejdź do tej zastranej kuli. 3. Jest, udało się, dobra. Nazwę cię... Balon.
A Horacy cię nazwę. O. Jest pełny i został przesłany do boksu drugiego. Oh my god, jeżeli to byłaby pierwsza generacja, to byśmy spierdzielili sprawę, ponieważ w pierwszej generacji boksy się nie zmieniają. Ale to nic. Dobra, lecz nasze poki. Przezorny, zawsze ubezpieczony, nigdy nie wiadomo, co spierdzielonego może się zdarzyć na tej drodze zwycięzców. Mam nadzieję, że nie będzie z tego drogi porażki czy coś w tym stylu. Aż mi się ta kreskówka w tym na Cartoon Network przypomniała. Wyspa totalnej porażki. Myślę, że było całkiem git. Max Odganiacz. Idziemy. Oh my god, ta muzyka symbolizuje, że to już prawie koniec. Już prawie ukończyliśmy całą grę. Fuck. Chwila. Pójdę w inną stronę, bo coś mi się wydaje, że jeszcze jakiś... Nie chcę przedmiotów tutaj ten... pomijać. Kurde, same skurczy... O, jest! O Jezu, czwarte resztki! Czy trzecie? Oh my god, dziękuję! Komu damy? Podsumowanie. Resztki, szybki pazur, resztki, moneta, amulet, resztki, szybki pazur... nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Tobie by się przydało, ale z drugiej strony szybki pazur... Szybki pazur też ci się przyda. Zobaczymy. Szli. Jak się cieszę, że... O! Ten skurwysyn mnie zobaczył. Nie doszedłem tutaj po to, żeby przegrać. Taka możliwość nie wchodzi w grę. Zobaczymy. Oh my god! Tak więc... tam mogę... O! Kurde, masz do duo na... Czy ja czasem nie przesadziłem z levelami? Ja tak kurde patrzę na tych poki... Może przesadziłem? A tylko... No. Już myślałem, że zamrozi czy coś. To by było do dupy. Mógłbyś trafić? No, dziękuję. Tak więc, no, o czym mogę poopowiadać? A ja wiem. Ponita. Może Pokémon Go. Wiem, że pewnie wam już to się znudziło, ale to pasuje, ponieważ... gram w Poki, nie? Tak więc, jakby to powiedzieć... Znudziło mi się! Znudziło mi się Pokémon Go. Po prostu wkurza mnie już to. Jakby to powiedzieć, no... koło mnie cały czas respi się właśnie do duo jakiś, no nie. Cały czas chcę go złapać i tak dalej, ale nie. Masz zamiast do duo weź sobie kurde głupiego Ratatę, albo zaraz kółko zrobiłem. Weź sobie głupiego Ratatę, albo PJ-a, po co ci jakiś nowy pok? Masz! To są naprawdę bardzo zarąbiste Pokémony, proszę bardzo. A wiecie, a jeszcze ten, mam tylko 3 Great Ball'e oczywiście, bo nie mam zamiaru kupywać internetu tylko po to, by grać w jakąś grę, no nie? Bo zwykle mi się to... A, już widzę chyba, gdzie mam iść. Bo zwykle mi się to nie przydaje. W sumie internetu nigdy nie miałem na telefonie, tak te 3G i tak dalej... Chwila, kurwa, kółko zrobiłem. Te 3G i tak dalej mi nigdy się nie przydawało, nigdy nie chciałem tego mieć. Po cholerę mi to. Dla mnie telefon jest potrzebny do dzwonienia. Już wiem. Tędy. I do niczego więcej. O. Cześć Maciek. Tak myślałem, że nie będziesz się mnie spodziewał. No rzeczywiście, myślałem, że ciebie spotkam na samym końcu. Dotarłem aż tu, a to wszystko dzięki tobie. Maciek, ta przegrana z tobą uczyniła mnie silniejszym. Lecz nie mam już zamiaru przegrywać. Liczą się same zwycięstwa dla Pokémonów, które dały mi siłę i pewność siebie. W porządku, nadchodzę. Oh my god. Myślałem, że go spotkam na samym końcu. Nie płacz, kiedy odjadę. To wszystko, co po prostu mam w głowie, kiedy patrzę na jego sprite. Ja pierdzielę, czy ja naprawdę z levelami przesadziłem w tej grze? Nie, wydaje mi się, że nie. Chociaż może ten 60 level u czempiona to w Ruby i Sapphire, a w Emeraldzie jest mniejszy, nie wiem. O! Kurde, farciarzu! Nie,
44. Kurde, nie, przecież surfowanie, no tak, ja pierdzielę. Jesteś po części tam chyba kamienny czy ziemny, więc dobrze zadziała. No. Kurde, chciałbym cię mieć w drużynie, jesteś taki fajny. Ech, no trudno. Geodude, serio? Tak więc no. Takie, to co chciałem powiedzieć, to Pokémon Go mi się po prostu znudziło. Już te rataty i te inne gówna mnie dobiły po prostu. A Toksik dalej w to gra, już chyba ma prawie 100 epoków złapanych. Ja mam może z 65 czy coś takiego. Magneton. Ale tak jak powiedziałem, ja nie mam zamiaru kupywać internetu specjalnie po to, żeby grać w tą grę, skoro nigdy w życiu tego internetu nie używałem w telefonie. Żadnych abonamentów i takich rzeczy, niepotrzebne mi to. Ja pierdzielę Shinron, ale dajesz im popalić. Gardevoir, no, spodziewałem się tego. Waifu Pokémon atakuje. Smoczy pazur. O! Dobra, jest. Surfowanie cię dobije. Chyba, że Potiona użyje. Nie, nie użyje. Całe szczęście. No i proszę bardzo, dziękuję. Wow, Maciek, nadal jesteś silniejszy. Pewnie, że tak. Kurde, nabijałem levele. Dziś nie byłem w stanie cię pokonać, Maciek, ale pewnego dnia to mi się uda. Już to wszystko? Okej, dobra. No to mogę iść dalej. Ja pierdzielę. Kurde, dobrze mi idzie. O fuck. Nie ominę cię. Cholera. Ta pozornie nieskończąca się i ciężka droga godna jest swojej nazwy zwycięzców. Co ty nie powiesz? W sumie rowerem pojadę. Ty, o. O, idealnie. Ideolo, może być. Dobra, dobra, rozumiem, rozumiem. Jesteś taki straszny, że aż wywołujesz burze piaskowe. A ja wywołuję fale. Jak mnie rozwalisz? 54 level, thank you very much. Twój styl walki jest fantastyczny. Mam takie dziwne wrażenie, że będę musiał tutaj flasha użyć w którymś momencie. Ponieważ tak mam w pamięci coś takiego, że... O! Kurwa! Ja pierdolę! Gdzie ten jebany flash? Miałem kurde rację! Nikt pewnie nie będzie mógł się nauczyć. Nie, Spike może! Kurde! Będę musiał mu elektroszok wywalić. O! Ja pierdolę. W sumie i tak bym go nie używał, więc... Wydaje mi się, że ze Spike'a nie będziemy korzystać aż tak często podczas walk. W sumie też mógłbym pogubić się w tej ciemności i tak dalej, ale nie chce mi się tego robić. Już wolę poświęcić ten jeden slot. O, no właśnie, właśnie dlatego. Wolę tego nie robić. Bo jeszcze kurde popchnę kamień w złą stronę i co się stanie? Nie będę wiedział, o co biega. O. Dobra. W tą stronę. Tak jest. No. I ostatnio z Toksikiem też łaziłem po... Rock Smash. O, dziękuję, chociaż to jest. Dobra, jest. Tu chyba będzie przedmiot. Tak więc, tak jak mówiłem, z Toksikiem chodziłem trochę po tym, po mieście. I... no, on tak strasznie mi się chwalił, że oh my god! Mam tyle poków i... O, shit, moment. O, niedalekowzroczna jest. Żeby... zamknij gębę. No nie. Powiedział mi, że ten, niby... Żeby to móc... widzieć poki z drugiej generacji, kiedy wyjdą, trzeba będzie złapać 100 poków ze starej. Ja myślę, że w tym nie ma ani krztyny prawdy, ponieważ... Po co ograniczać tak ludzi? Nie rozumiem tego. Poza tym 100 to jest taka trochę... sam nie wiem, byle jaka liczba. Dla mnie to jeżeli by mieli zrobić takie coś, to by jeszcze... To by ludzie także już po prostu dali sobie spokój. O.
Thank you. Aaaa! Ale to mnie nie opuści! O, klamra macho. Nie no! Ale te listy to mnie nie opuszczą do końca tego let's playa. Idę tędy. W sumie miałem rowerem jechać, ale nie chce mi się przerywać tej melodyjki. Nie powinieneś czuć się tak pewny siebie tylko dlatego, że zdobyłeś dużo odznak. Zdobyłem też dużo leveli. Zawsze może się znaleźć ktoś lepszy od ciebie. Nie pierdol. Spoko, trener Julie. Persian, okej. Okay. Okej, mogę tym handlować. No, jeszcze atak ci obniży smał, proszę bardzo. Niech będzie lot. Ugryzienie, no pewnie. Kurde, Smaug, pożyczyłbyś mi trochę złota do jasnej cholery na nowy mikrofon. Ale nie, to, że trzymam cię przy życiu, to jest po prostu nic, nie? Nie dasz mi kasy za to. Jesteś okropny, będę płakał. O, dobra. Myślałem, że w sumie samodestrukcja czy coś. Na te same litery się nazywa i ma mniej więcej tyle samo znaków. Całe szczęście, że to ciebie rozwaliło. Jej! Krabi. Okej, okay. Kurde, wy takie spoko trenery jesteście, że jak z koziej dupy trąbka, tak szczerze powiem. O, no pewnie przedłużaj walkę, idioto. No ja pierdolę! Dziękuję, giń. O, pewnie. Ile jeszcze razy teraz ochrony użyję? 5 milionów? Chociaż nie, ochrona ma chyba 30 pp. O, dziękuję. To by ci się przydało, jakby Smaug był otruty czy coś w tym stylu. Jesteś lepszy ode mnie. No właśnie, dawaj kasę i 2016. Uuu, nieźle. Taki mamy dzisiaj rok. Podospad? Też trochę nie pamiętam za bardzo, jak się tutaj szło. No ja cię kręcę! Wszędzie te zasrane listy! Dajcie mi spokój, wy psychiczne skurwysyny! A! O, tam jest przedmiot. Ryzykować? A co tam? Kolejny list mi się kurde przyda! Ja pierdzielę, jak tego Nuzloka skończę, to moja główna postać listonoszem się stanie, o kurwa. Ale to nic, dobra jest. Co on może zrobić? Pewnie coś głupiego. O, serio? Dobra. O, cholera. Tylko to znasz? Dobra, ja tam się nie skarżę. Ważne, że... Kurde, powinienem był zapisać tego Wigglytuffa w Excelu. A w sumie to mogę już tego Excela zamknąć. Ale zapiszę. Dobra. Victory Road napiszę już w skrócie. Wigglytuff... Złapany. Zapiszę i mogę zamknąć Excela już na zawsze. Idziem. Co tam miałeś? Pewnie coś zajebistego, a nie Teliursa. Jeden kurde cios z dynki cię rozwali. Pewnie. Pa, pa. Przy okazji, tworzę sobie picie. Kurde. Prosto z lodówki. Takie dobre! Hipno. Co możecie z łatwością pokonać? Virgiliusz. W sumie wszystko możecie z łatwością pokonać. Nawet kurde Elektroszok Spike'a, gdybym go tylko miał! I nie musiał zastępywać go zasranym Flashem. Mm.
O! Medytacja, cholera. Atak i... A, atak, dobra, fizyczny. Więc nie ma co się bać. Do widzenia. Jeszcze, o, oh my god! Co ja teraz zrobię? Nie, nie zabijaj Virgiliusza, ty potworze! Gień! Oh my god, kryzys zażegnany po prostu. Z tymi skurczybykami nigdy nie wiadomo, co może się stać. Ach, wynoś się. Dawaj 2016 kasy i list albo jagoda. O, puszysty ogon też bezużyteczny, ale ważne, że to nie jest ani list, ani jagoda. Okej. Okay. O, odganiacz przestał działać, to nic. Mam wszystko opanowane, jestem przygotowany. Zmień z Virgiliuszem, teraz on niech się pobije. W sumie to nawet nie wiem, czy my dostaniemy te levele tak jak trzeba. Tak patrzę, jak wszyscy mają, kurde, te katerpi, co nie tylko. To kurde, za dużo ekspa z tego nie będzie. Ale zresztą co mnie tam? Sunflora, okej. Całe szczęście. Mam nadzieję, że nie będę musiał dolewelowywać nikogo. Chociaż myślę, że damy radę z tymi levelami, mimo tego, że ten champion będzie miał 6 agron. O cholera! Czemu wy takie fajne poki macie, no? Jestem wkurzony. Już zapomniałem nawet, co chciałem powiedzieć. Wodospad. Serio? Nie spamujcie tym gównem do jasnej cholery. Ja chcę już ukończyć tego nuzloka. A gdybym to ja tak spamował ochroną, to by w życiu się nie udało. Oczywiście, że nie, bo to kurde ja. No, nareszcie, cios krytyczny. Nie wkurza się Kunegundy do jasnej cholery. Ona wie, co się dzieje tutaj. No. W sumie Virgiliusz też by dał radę, ale Agron może mieć jakieś kamienne albo ziemne ataki. Wolę nie ryzykować. O, niech to podwójna walka! O, zamknijcie mordy w końcu. Miejmy to już za sobą. Gorbis wodny, Sandshrew. Iwan! Virgiliusza trzeba zmienić. Zmienimy cię z... Gorbistowodny, tak. Niech będzie Spike. I... W sumie? Może ubijemy to gówno. Normalnie powinniśmy. Hell yeah! Osiedl. A no tak, kurde, zapomniałem, że ten atak trochę odbiera nam życia. Ale to nic, było warto. Lanturn. Okej. CO?! Dobra, ja już nie będę kwestionował, co się tutaj dzieje, do jasnej cholery. Sandshrew zleciał w niebo. Po prostu zaakceptujmy to, niech będzie. O cholera. Prądolubność. O nie. Ale dobra, nie jest źle. Okej, ty, mega pięść, ty. Ciebie trzeba zmienić. Lanturn, tak? O cholera. Shinron, pierdolę to. Dasz im wszystkim w łeb. O, może Spike zabijesz tego Lanturna? Nie. Normalne obrażenia. A ten dalej wzbija się w niebo.
Niech będzie. Ciekawe, czy Iwan też mógłby to się nauczyć w jakiś sposób. Smoczy pazur. O, Spike jest szybszy, okej. No, dziękuję. Teraz już nie masz szans. Mam nadzieję, że kurde, w elitarnej czwórce takich zasranych trików nie będą mieć. Jak będą, to będzie przesranie. Oh my god. Już się boję. Serio? A, to dobra, to był Spike. W porządku, myślałem, że to Shinron zaatakował. Dawaj. Dawaj, expa. A tutaj coś głupiego. O, Claydol, shit, ty możesz chyba wybuchać. Psychiczny jesteś, tak? Ziemny. Czy kamienny? Nie, wolę nie ryzykować. Smaug. I... Smoczy pazur. Ziemny jesteś, nie jesteś kamienny. No. Więc jeżeli użyjesz samodestrukcji, to zniweluje trochę twoją... O, shit. Talent... A, skille nam zamieni, dobra. Niech sobie robi, co chce. Dopóki nikogo nie zapije. Tak, pozwólcie, że jeszcze moje poki się uzdrowią. Taran. Smoczy pazur. O, dobra. Już po tobie. Ha, spadać! Skurczysyny wykłupie. Och, to boli, no pewnie. Bardzo boli. Tak, Kunegundę trzeba uzdrowić. Gdzie jesteś, gdzie jesteś? Ta, proszki energii wymarnuje do końca. Smauga też uzdrowię. Ta, na... nigdy nie wiadomo, kiedy te 11 HP się przyda. Winienem był, kurde, jagody zużywać. W końcu tyle ich mam. Ale nie, zwykle gra mi daje te, które mi są do niczego... Fuck. Które mi się do niczego nie przydadzą. Tak więc hej. Czyżby? Kurde! A zaraz, pójdę najpierw... tędy. Co my tutaj... A, okej, okay, nieważne. Czyli zrobiliśmy kółko. O! Trujący kieł, okej. Mam nadzieję, że Spike będzie mógł się tego nauczyć. No dobra, ale teraz z którędy to się szło? Chyba wiem. A nie, moment. Muszę... Tak, tak, chyba wiem. Muszę znowu tutaj wpłynąć. Chyba? Nie, z wodospadu nie nie spłynąłem, więc... Dobra. Och, nieważne. Zaraz będzie znowu działał. Kurde, ja to śmierdzę, zużywam tylko i wyłącznie te dezodoranty cały czas. To tutaj było. O, fuck. Chwila. Chwila. Pinda głupia! Nie ma potrzeby, żebyś się przemęczał! Zamknij gębę. O, Kirlia. Zostaniesz w łeb. O, zaraz Virgiliusz level dostanie. Siła. Pokaż, jakie masz muskuły. No. Leży i kwiczy. Hell yeah! Horsi. Tak, zmienię. Przezorny, zawsze ubezpieczony. Nigdy nie wiadomo, czy takie małe gówno będzie miało samodestrukcję. Czy jakiś inny głupi atak. Skoro Sandshrew, kurde, może latać, mimo tego, że skrzydeł nie ma, no to ja już wolę... O!
Kurde, przetrwałeś to? Tak, tak, tak. Jak umiesz... Umiesz, kurde, machać się w lewo i w prawo. Do widzenia. Ła, cudownie. Dziękuję. Cudownie dałem ci wpierdol. Okej. Zmień. Unegunda. Let's go! Osiet. A dobra, już. To chyba tu było. Mam nadzieję, że to nie będzie żaden itemek, bo ja chcę stąd po prostu wyjść. I teraz to. Jak dojdziemy do ligi, trzeba będzie pozapominać niektórym pokom niepotrzebnych ciosów. O właśnie, to chyba już tutaj. Nie, jeszcze kurde nie, bo ten dureń musi nas zaczepić. Zamknij gębę. Ostatni odcinek tak długi. Mój odcinek nie będzie tak długi. Ponieważ to tutaj zamierzam zrobić pauzę.